Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. Przepraszam wszystkich za moją ostatnią jakby nieaktywność, no ale praca i sesja na studiach. Wiadomo, wolałem się przyłożyć niż no brać jakieś warunki i tak dalej. No i po dłuższej czy tam krótszej przerwie jestem cały i zdrowy, nic się nie stało. I tak, naszym celem, jak pamiętam, było osiągnięcie 10 bilionów, mam już 1/10 tej kwoty i no, nie jest najgorzej. W międzyczasie, no, rozegrało się euro, pomimo wszystkich jakby przewidywań i projekcji, wygrała euro Hiszpania. No, można byłoby się spodziewać w sumie po tym finale, że Francja z Anglią, w sensie nie Francja z Anglią, tylko Hiszpania z Anglią, po tym co Anglia pokazała w poprzednich meczach, no to naprawdę według mnie no trochę było wiadomo, kto, jak to się skończy, kto wygra. No i powiem, że jestem zadowolony z tego wyniku. Spodziewałem się właśnie takich wydarzeń. No ale cóż, co tam się u nas dzieje w ogóle? Zakłady chemiczne, że tutaj, żeby więcej tego, o tutaj coś się dzieje na linii 9, pociąg coś inny ten teguje, a jak masz na linii 9 przychody, finanse, no w miarę spoko, to myślę, że coś się ogarnie. I linia 9 to jest ta z węglem, czy która to jest linia 9, weź ty się pokaż, czekaj, ty jesteś linią 9, tak. Ale czemu ty masz w takim razie same wagony? Czekaj, jeszcze sprawdzę to. Czy na pewno linia 9. No to jest ta. Czemu ty masz, jak jedziesz do miasta, czemu masz same wagony jakby dla żywności? Przecież inne towary też tutaj przejeżdżają, więc nie rozumiem tego trochę. I ty jedziesz stąd, tak? Tak, no dobra, no to zrobimy ci pociąg, może, albo nawet elektryczny może, albo ten nawet, ile on kosztuje? 16? No dobra, będzie, że ten. I jakie wy macie tutaj rozmiary? Ty masz 2400, a ty masz pewnie jakieś po prostu 200? Tak, ty masz 200, czyli maksymalnie 200 może być metrów, okej. Okay. Dajmy tak style tych wagonów, trochę tych, no i resztę jakoś tym się dopełni. To już za dużo, dobra, to usuńmy jeden ten w takim razie. No i nadal 4-3-3, myślę, że dobre będzie. Włącz, no i niech się dzieje, co ma się dziać. Może w ten sposób jakby zwiększymy produkcję na innych liniach. Miejmy taką nadzieję. Tutaj coś się dzieje też? No, jeżdżą, że tak powiem. Jak tam się mają nasze linie? Weźmy od największego salda, 20 milionów. Najlepsza linia i najgorsza, no ma trochę na minusie. No ale jakby wyrozbujać, myślę, inne linie, no to by też inaczej było. W ogóle ty masz jakieś linie? Nie masz żadnych linii, no to można cię w sumie wyburzyć. Niech sobie miasto buduje budynki. To jest linia 6, która jeździ stąd. Ok. Tutaj na tę linię by się coś przydało. A tutaj na tej linii jeździ ile pociągów? No, daj się kliknąć. A, bo to nie ta linia, to będzie ta linia tutaj. To jest linia 3. Jak tutaj się masz? Jeden pociąg. Dobra, to się coś wymyśli teraz. Dobra, zróbmy tak. Ale ty masz być jakby obok. Fajnie, spoko. Nie odbijasz. Może spróbujmy obrócić kamerą, żeby było lepiej. I przy tych torach cały czas, żeby było dobrze. Mniejsze koszty. Dobra, dopasowujesz się do tych dalej. Dobra, teraz tak, żeby od tego zacząć. Ja
Jezus, ale chore skręty tutaj trochę. Dobra. O nie. Trzeba będzie zrobić tak, żeby to połączyć jakoś. Dobra, wyjedź kawałkiem. Teraz złącz się z tym. Teraz zrobimy po prostu, że ta będzie jechała tym torem, a no i tutaj się dzieje coś niefajnego, bo tutaj, no dobra, zróbmy to tak i to musimy usunąć na razie, razem z tym. Dobra, zapozujmy też na chwilę, usuniemy sobie ten wiadukt. Musimy pociągnąć to dalej. Powiedz mi, że ty się zmieścisz tutaj jakoś. Nie zmieścisz się, czyli to też musimy usunąć na chwilę. Dobra, spróbujmy to teraz połączyć. Super, to. Okej. Na ta droga jest w ogóle, znaczy tory. Dobra, i teraz lecimy tutaj, jakoś to podłączyć do tego, zbyt duże nachylenie, no i niech będzie tak. I tą drogę tutaj trzeba jeszcze połączyć. To była ta droga. Dobra, w ogóle inaczej to zróbmy. Super. Udało się. I tak, to będzie w ten sposób. Trzeba to jeszcze dobrze połączyć. Czy ty będziesz do tego? Ty będziesz do tego. Okej. Już się bałem, że to przez ten złe tory przejeżdża, ale sygnalizacja teraz się postawi w tym miejscu. Dobra, teraz już chyba nie ma żadnych problemów, to możesz sobie jeździć. W ten sposób. Dobra. Okej, lecimy z tym tutaj też. Długi tunel, strasznie długi tunel się tutaj zrobił. Ciekawe, czy taki tunel w rzeczywistości miałby prawo bytu. Chociaż chyba istnieją takie długie. Głębokie tunele, nie zdziwiłbym się. Jeżeli wiecie, widzowie, gdzie może istnieć taki głęboki tunel, no to możecie napisać w komentarzu. I tutaj od razu z tunelu do most przechodzi. Ale okej. No i tutaj już działa. Tak, gdzie by tutaj zrobić zajezdnię? W którym miejscu, gdzieś, żeby na ziemi mniej więcej było. Może tutaj się jakoś uda wcisnąć zajezdnię. Co tu się dzieje? O mój Boże, co na takim zniesieniu się zrobił. Tutaj może jakoś wcisnąć. Przecież wiadomo, że zajezdnia nie będzie jakoś często używana. Spróbujmy tak, może podłączyć to jakoś do tego. No chyba nie da rady. No nie.
coś może podłączyć w tym miejscu. Bo też tych średnio. Ale chociaż spróbujmy. Zróbmy tak i do tego jakoś, jakkolwiek. Konflikt się zrobi. Ale tutaj. Niech już będzie te 3 miliony. Kup pociąg. I to będzie ten. I będzie lokomotywa na same. Będzie ta czy ta. Ta ma więcej. Jaką ty masz długość? 320, ok. A ty masz długość jaką? 320. No dobra, to na 320 można zrobić. Ok. I linia to będzie trzecia. Trzecia. Lecisz. Czekaj, jeszcze zrobimy tak, żebyś ty mógł sobie przejechać. Tory chcę oczywiście. Żebyś sobie mógł przejechać. Tutaj. No jedziesz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To wygląda niby 30 milionów na minusie, ale to przez to, że no, nowe pojazdy strasznie skoczyły. Okej. Okay. No tutaj coś też się dzieje. Weźmy sobie mapę inaczej, ułóżmy. Super. Czy nam potrzebne tutaj w ogóle tyle plastiku jest? No cały czas się do tego wuje. Raczej stali bardziej potrzebujemy. A w stali nie ma węgla, a węgla nie ma dlatego, bo pewnie pociągów za mało jeździ tutaj. Na tej linii 10 ile jeździ pojazdów? 2. No to mało strasznie. Ty masz długość 400 i ty też pewnie masz długość 400, tak? Tak, dobra, no to jeszcze na tą linię 10 coś trzeba wymyślić. Myśmy zróbmy ciebie. No i 17 tych wagonów. Tych, tak? Dokładnie. Linia 10, jedziesz. Okej. Okay. Dobra. No tutaj myślę, że sobie dają radę jakkolwiek to wytransportować. No to nie jest jakoś daleko. Dobra. Może by jakieś... A jak się w ogóle miasta rozwijają? Jaką mamy tutaj populację ludności? O, spoko. Jest nie najmniej. A tutaj? Jak się rozwija? No tutaj chyba najbardziej rozwinięte miasto jest. W tym miejscu. A jak tam linie? No, trzecia nie dorabia, no bo pociąg został dodany, no i generuje koszty. O, i tutaj od razu więcej stali się zaczęło do wywozu zrobić. No, tutaj się trochę korkują, więc może by zrobić jakąś niezależną trasę dla nich. Zróbmy tak, zróbmy. Zróbmy jakiś taki wiadukcik. Chyba nie tą drogą zrobiłem trochę. Bo pewnie chciałem tą. Co wy na to? Nadal niechętnie. Myślę, że jakby poprowadzić im znacznik, żeby sobie tutaj nie ten... dla tej linii i to będzie linia 12. Tak? Tak, dobra. I to jest rozgałęzienie, dodajesz tutaj. Jak wracasz, to też tutaj. Ale po co tak? Dobra, usuń to. Ja to chciałem. Chciałem to. Po drugiej stronie wziąć. Wziąć. Jakoś tak. I wracacie tędy, żeby nie zahaczyć tutaj o to. Bo niepotrzebne jest to, żeby tak przejeżdżać.
się jeszcze korkować. Dobra, może się uda im to przetworzyć jakoś w miarę szybko. Tu masz 109, tu masz 306 tego węgla, możesz wziąć na raz. Dobra, jest 700. Tutaj do wzięcia. Linia 11, no to średnia, linia 12, no też będę trzeba jakieś pojazdy na tę linię wziąć. Okej, okay, a tutaj jak sobie radzą? Też tak średniowo, ale myślę, że linia 15, ile tu masz pojazdów? No trochę mało. Dobra, na linii 15 może by coś zrobić. Dostarczyć więcej. Na linii 15. Na linię 12 może też parę pojazdów. Na 12 proszę bardzo. Dobra, a jak tutaj są w ogóle rozplanowane te linie? No, widzę, że no w miarę dobrze są rozplanowane. Nie najgorzej. Okej, okay. 42 miliony. Ta linia zysku przynosi. No myślę, że to bardzo duża kwota. A i tutaj miałem budować, żeby bezpośrednio ten węgiel dojeżdżał. No to też można to teraz zrobić od razu. To nie powinien być jakiś duży problem. Zróbmy to tak jakoś. Czy coś było? A. Dobra, pauza. Miejscu. I w ten. Dobra, i to będzie już niepotrzebne, to można usunąć. Żeby nam nie szpeciło jakby podglądu mapy. Okej. O nie, bo tu musisz jakoś tam dojechać. Dobra, to ci zrobimy jedną. Jakoś jeden ten pas. A tak tymczasowo będzie. Ale linia 10 to jest ta stacja, usuniemy i dodamy tą stację. I sygnalizatory od razu. Okej, okay, to tak się zrobił jak chciałem, czy tak jak nie chciałem? Chyba tak jak nie chciałem. Dobra. Trzeba jeszcze raz to zrobić. Udało się, chyba. Oś zawróć. Dobra, jakoś tam dojedziesz. Tymczasem sygnalizatory. W ten sposób. Tutaj i tutaj. Dobra, i tutaj dalej też trzeba prowadzić. A tu nie mogę dwóch. Dobra, to nie będzie tu i tu. Ten jeden się usunie, jak się uda. Albo później się to zrobi, jak już przejedzie ten pociąg. I to też będzie krótsza trasa, wiadomo.
patrzyłem tak przez przypadek. No i dobra, teraz mają bezpośrednio tutaj dojazd z tym węglem i tutaj będzie odciążona linia. I to też będzie można już wyburzyć. Żeby to tak nie brzydziło nam tego widoku. Jedziesz na wolną trasę, nie wyczekujesz. Poczekaj. Zróbmy ci przejazd tutaj. Trochę źle się wzięło. Jedziesz. Dobra, nie się udało. No i super. Ten tunel trochę paskudnie wygląda, no ale już się nic nie poradzi. No ale właśnie minęła 20 minuta odcinka, 21, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję, no i cześć.